Technologia telekomunikacyjna zmienia się na naszych oczach. To, co kiedyś było marzeniem, dziś staje się rzeczywistością. Jak SDN, czyli Software Defined Networking, sieć definiowana programowo. Filozofia, która nabrała kształtu w okolicach 2010 roku, a dziś podbija świat technologii telekomunikacyjnych na całym świecie. I tworząca nowy rynek, którego wartość w 2027 roku szacowana jest na aż 43 miliarda dolarów. W tym programie rozmawiam z osobami, które tworzą rozwiązania oparte na filozofii SDN. Programistami, architektami, analitykami, czyli praktykami, którzy o technologiach sieci programowalnych wiedzą po prostu najwięcej. Serdecznie zapraszam na pierwszy odcinek podcastu SDN bez tajemnic. Piotr Mierzwiński. Dzisiaj naszymi gośćmi jest Rafał Szwedowski, architekt w zespole SDN Exatel. Cześć Rafał. Cześć. Oraz Krzysztof Turowski, dyrektor Departamentu R&D w Exatel. Cześć. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj chciałem z wami porozmawiać na temat tak naprawdę czym jest SDN, bo mam wrażenie, że to się zrobiło takie kolejne słowo wytrych, taki buzzword trochę. Coś, co opisuje wszystko, a jednocześnie jest niczym. Czy źle myślę? Wiesz co, myślę, że myślisz bardzo dobrze, jeśli mogę tak zacząć, bo generalnie dzisiaj okazuje się, że ta naklejka SDN-a, naklejka czy też taka labelka pojawia się praktycznie wszędzie i dzisiaj do tego worka SDN-owego wrzucana jest cała masa różnych rozwiązań, różnych rzeczy, różnych nawet urządzeń, chociaż tak de facto zaraz dojdziemy do tego, jak te urządzenia faktycznie w tych SDN-ach się odnajdują, a tak naprawdę zapomina się o tym, że SDN to nie technologia, to nie narzędzie, ale coś bardziej, co jest architekturą, chociaż tutaj pewnie znając Rafała poprawiłby mnie bardziej, że to nie architektura, tak, prawda? Tak, to jest bardziej filozofia. No właśnie, tak. No i pytanie, czy ta etykietka, która jest do wszystkiego przyklejenia, to jest coś takiego złego w tym wszystkim, tak? Jak dla mnie, jeśli spojrzy się na to jak na filozofię, to i się ją rozumie, no to mi się wydaje, że to jest całkiem okej. No ale właśnie, no czym jest tak ten SDN? No właśnie, bo jeśli patrzymy na to, że jest to pewnego rodzaju sposób myślenia, który po pierwsze centralizuje dowodzenie i kontrolę w sieci, bo jakby SDN-y powstały głównie z pewnego powodu. Tych powodów było kilka takich głównych, dlaczego w ogóle powstała technologia SDN-owa. Ja mogę to określić, że po pierwsze był to brak wszechwiedzy o sieci. Te sieci, które... Wszechwiedzy, czyli? Wszechwiedzy, czyli takiego jednego miejsca, które by było takim kontrolerem, które by wiedziało, co się dzieje z urządzeniami, które w jednym miejscu człowiek, który obsługuje to wszystko, mógłby uzyskać pełen komplet informacji na temat wszystkiego, co w tej swojej sieci się znajduje. Dodatkowo adresowało takie potrzeby jak bardzo duży koszt i czas zarządzania taką klasyczną siecią, którą znamy, tak? Tych wszystkich routerów, tych wszystkich switchy, tych wszystkich przełączników, wszystkiego, czego w tej sieci się może znaleźć, no i także potrzeb automatyzacji i wirtualizacji tak naprawdę, bo dużo mówi się w SDN-ach także tutaj połączeniu z NFV. Tak, także SDN, jeśli mielibyśmy go określić, to jest pewnego rodzaju filozofia, tak jak tutaj Rafał słusznie powiedział. Znaczy to, co powiedziałeś, to jest definicja bardziej architektury. Tak. Ja śmiem się w jakimś elemencie nie zgodzić, bo nie trzeba, bo centralizacja to też nie jest do końca potrzebne, tak? No bo przetłumaczmy sobie, Software Defined Networking, tak? To jest nic innego jak sieci definiowane programowo. Jeśli spojrzymy na to z tej strony, to po prostu mi się wydaje, że to wystarczy jakakolwiek programowalność, jakiekolwiek API, coś, że ja z pomysłu mogę napisać aplikację, która mi to wdroży, czyli zaprogramuje te zasoby. Czy centralizacja jest tutaj jedynym rozwiązaniem? Też nie wiadomo, tak? Głównie chodzi o to, żeby można było wyjść z konceptu przez aplikację do gotowego produktu, tak? To jest coś, co kiedyś było niemożliwością. W czasach tak, tych, tak powiedzmy, pre-SDN-owych, no to czym byliśmy ograniczeni? Ograniczeni byliśmy tym, co dawał nam producent, to tak, prawda. Producent powiedział, że możesz zrobić tylko to i tyle. My ustaliliśmy z innymi producentami na jakimś tutaj konsorcjum i koniec. Mało było do gadania. No dobra, ale powiedzieliście przed chwilą, że czasy pre-SDN-owskie, pre-SDN, jakby zwał, tak zwał, to są czasy, które były jakiś czas temu. Czym były te czasy? W sensie, jeżeli mówimy o czymś, co było przed SDN-em, no to przed SDN-em była cała długa historia telekomunikacji. Nie będziemy oczywiście mówić o całej, od znaków dymnych do wszystkich innych elementów, które były po drodze. Natomiast no, jeżeli mówimy o tym, że SDN coś zmienia, to tak naprawdę co zmienia to SDN? Wydaje mi się, że podstawową rzeczą, którą na pewno zmienia, to jest to, że jesteśmy w stanie jednak cokolwiek zrobić z tym sprzętem, zaprogramować go w jakiś sposób. Tak wcześniej nie mieliśmy takich możliwości. Były po prostu protokoły, które zostały gdzieś ustalone, API nie było nigdzie dostępne, no i tyle. Ale protokoły były od samego początku tej technologii cyfrowej. Te urządzenia, one też jakby fizycznie funkcjonowały do tej pory, no i z tego co wiem, poprawcie mnie, jeżeli jestem w błędzie, ale no, ten hardware jest również pewną podstawą tego SDN-a. To co oznaczało wcześniej, że po prostu to pudełko było jakie było i nic z nim nie mogłeś zrobić, czy jak? Dobrze, to ja może się odniosę do tego, co mówisz, bo SDN mówi tak naprawdę o zarządzaniu siecią, a nie o samym hardware'ze. No i w SDN-ie pojawiają się nam trzy warstwy. Warstwa management plane, control plane i data plane. I tak naprawdę w samej sieci przed SDN-ami wszystko to było i funkcjonowało w ramach jednego urządzenia. Każdy router, każde to urządzenie w naszej sieci było tak naprawdę odpowiedzialne za to, żeby być trochę i takim sercem, i trochę takim mózgiem. No i jeśli popatrzymy sobie dzisiaj na to, co zmienił SDN, co dała nam ta programowalność, no to przede wszystkim podzielenia i oddzielenia tego serca od mózgu, czyli control plane'u od data plane'u. Możemy powiedzieć, że w pewnym momencie pojawił się nam taki mózg, który u nas w SDN-ach jest właśnie control plane'em, który odpowiada za logikę tych usług i przenoszenie pakietów. Cała konfiguracja i cała zarządzalność jakby odbywa się właśnie w tym naszym control plane'ie. No, co innego data plane, który jest takim trochę sercem, który nie musi myśleć o tym, co dzieje się z pakietami. No i całość usługi została zaprojektowana właśnie w tym naszym control plane'ie, a cały transport, za cały transport odpowiada nasz data plane, który jedyne zadanie, jakie ma, to przetransportowanie tego pakietu bez zastanawiania się, gdzie on musi trafić. No dobra, ale to mamy tą zmianę. Rzeczywiście pojawia się nowe spojrzenie, nowa filozofia tego SDN-u, która zmienia to spojrzenie na tą telekomunikację, na to, w jaki sposób to jest realizowane. No trochę nadgania tą telekomunikację do tej ery, którą znamy, krótko mówiąc, ze smartfonów, tak? Gdzie urządzenie jest tylko pewną bazą, a cały ten system, wszystkie te dodatkowe funkcje to są jednak ten smartfon, ten aparat, gry, programy, wszystko, co tam sobie możemy wymyśleć, co nam się po prostu zmieści w tej pamięci tego urządzenia. No to jest jasne. Natomiast to teraz takie pytanie, to jeżeli to jest zmiana, to czy to jest rewolucja, czy ewolucja? Wiesz co, ja myślę, że to jest rewolucja w ewolucji, tak bym to określił, bo to i jedno i drugie nie może występować tutaj oddzielnie, bo mówimy o czymś, co zmienia wiele, bo jeśli nie znacie technologii SDN-owych, jeśli nie jesteście blisko z sieciami komputerowymi, z całą telekomunikacją, to odniosę się do czegoś takiego, co kiedyś zrobiło ogromną furorę, czyli Arduino. To jest taka platforma, na której mogłeś sobie zrobić tak naprawdę wszystko. I ludzie wykorzystywali ją do tego, żeby czytać temperaturę pomieszczenia, żeby robić jakąś automatykę, małą, dużą, żeby zarządzać centralnym ogrzewaniem, żeby tak naprawdę robić wszystko, co tylko mogą, za pośrednictwem małej puszki. I tak de facto nieważne było, czym ta puszka jest, ważne było to, co na niej robimy. I teraz wyobraź sobie potrzebę goniącego świata, który w pewnym momencie zaczyna przenosić się bardzo mocno do cloudu. Wszyscy mówią cloud, wszyscy mówią o tym, że jesteśmy gdzieś w tej chmurze. I to wszystko goni, to wszystko przyspiesza, a tak naprawdę w sieciach komputerowych nadal mamy te klasyczne urządzenia, którymi musimy zarządzać, które muszą myśleć i transportować te pakiety i te nasze dane. I teraz wyobraźmy sobie, że przychodzi czas wirtualizacji urządzeń sieciowych, że my dzisiaj jesteśmy w stanie mieć na wirtualnych maszynach, w kontenerach, zwirtualizowane tak naprawdę switche, routery. I to była pierwsza taka jedna z rzeczy, która składa się na całą tą filozofię, tak? na całe środowisko, bo NFV to nie jest SDN, tak? Ale to jest coś, co pozwala nam troszeczkę szerzej patrzeć na sieci właśnie programowalne, co uzupełnia naszego SDN-a, dzięki czemu my jesteśmy w stanie programować tą siecią, tak samo jakbyśmy mogli programować sobie urządzenie Arduino. Nieważne, co będzie stało na samym dole, nieważne, czy to będzie małe pudełko, które będzie jakąś tam architekturą procesorową, czy będzie to X86, czy będzie to takie urządzenie, które nazywa się whiteboxem, tak naprawdę bez względu na to, co to jest, my jesteśmy w stanie to zaprogramować tak, żeby to pełniło taką rolę, jaką użytkownik końcowy, ten management, który jest na samej górze, ten user, żeby mogło taką rolę pełnić. No, powiem Ci szczerze, że rewolucja w ewolucji bardzo mi się podoba sformułowanie. Też trochę rzeczywiście sama ta idea jest tutaj, myślę, że o tyle zbieżna, że popraw mnie Rafał, jeżeli jestem w błędzie, ale to technologia SDN też nie jest taką technologią, która pojawiła się wczoraj, więc to jest też technologia, która dojrzewa trochę z nami. Tak, dokładnie. W sensie można zacząć od tych samych początków, tak? Ona się pojawiła głównie dla technologii pakietowych, to o czym na początku wspomniał Krzysiek. To jest to, że no, pierwotnie urządzenia działały na takiej zasadzie kooperacji. Mieliśmy sieć połączonych urządzeń i te urządzenia ze sobą rozmawiały, wymieniały się informacjami, kto jest z kim połączony, a potem jak chcieliśmy usługę, coś musieliśmy zrobić i wtedy te urządzenia w ramach właśnie tej kooperacji, przekazywania sobie jakichś informacji dostarczały nam tą usługę, tak? To jest odporne na uszkodzenia, bo jak jedno zginie, no to cała sieć działa. Natomiast jest to bardzo wolne, ograniczone, ciężko się to rozwija. No jakby tutaj w to miejsce przyszedł SDN, gdzie to oddzielił, tak? Mamy tą scentralizowaną płaszczyznę sterowania, mamy staramy się, żeby te urządzenia były jak najbardziej głupie, żeby robiły dokładnie to, co ten sterownik na górze powie i sprawiamy tak, żeby nie interesowało nas, który dostawca nam dostarczył ten sprzęt. Czyli moglibyśmy zrobić, że mamy 10 urządzeń i każdy od innego dostawcy, a to powinno działać. Tak? To były początki. Dzisiaj, 2022 rok, a okazuje się, że ten buzzword SDN jest przyklejony do wielu rzeczy. Sieci optyczne. W sieciach optycznych nie mamy tak naprawdę tych przepływów. W sieciach radiowych całkiem też inny koncept. Natomiast tam pojawia się też to słowo SDN. I ono ewoluowało do tego momentu, gdzie trochę już odczepiamy się od tego klasycznego podejścia, gdzie mamy właśnie ten sterownik, tylko mówimy głównie o tej programowalności. Tak jak powiedział Krzysiek, jest to identyczne. No, w dzisiejszych czasach wszystko jest programowalne. Mamy API do różnych stron, możemy nawet kupić sobie bilety za pomocą jakiegoś API. Programista naprawdę może mieć dużo zabawy. I również może mieć dużo zabawy właśnie z sieciami. No właśnie, bo tak naprawdę w telekomunikacji, może zabrzmi to trochę dziwnie, ale telekomunikacja była jednak trochę taka zacofana w tym rozwoju. W sensie telekomunikacja bardzo długo była przywiązana do tych pudełek, do tego hardware'u, do tego rozwiązań, które są gdzieś tam utwardzone, bezpieczne, może też dlatego, że były już tak długo na rynku, że po prostu wiadomo było, jak to działa. Natomiast chyba myślę, że w dobie tej takiej zmiany, i poprawcie mnie, jeżeli jestem w błędzie, ale w tej dobie takiej znaczącym przyspieszeniu tych zmian, no to chyba przestało być to wystarczające. No i jednak trzeba było wyjść z tej strefy komfortu również w telekomunikacji. Wiesz co, myślę, że tutaj warto też spojrzeć na to, jak wygląda dzisiejszy rynek, dzisiejszy świat telekomunikacji, bo tak naprawdę patrząc na rozwój sieci komputerowej, patrząc na nasze potrzeby, my musimy przyspieszyć. My się przyzwyczailiśmy do tego, że mamy na przykład w domu jeden router, tak, który gdzieś tam nam daje internet. Bardzo często było to usługi, na których wiesz, było to przepustowość rzędu max 10 megabitów i to już był świat i ludzie. I jeśli ktoś się do tego przyzwyczaił i potem pojawiło się LTE, które dawało znacznie więcej, tak? Teraz mówimy o sieciach 5G, mówimy o internecie rzeczy, to jest to ogromny boom, na którym telekomunikacja musi nadgonić, bo zapotrzebowanie jest ogromne. I teraz pytanie, co możemy zrobić? Tak? No wiadomo, że możemy zacząć przenosić się w chmurę, tak? Ale żeby zacząć przenosić się w chmurę, musimy też mieć tam całą warstwę sprzętową, która będzie nam to pomagała wspierać. Tak? Mówimy o całych data center, które tak naprawdę też tam się pojawia, to S, tak? Z przodu, tak? To też tam zaczyna być software, tak? Z samego przodu gdzieś tam napisane, więc cała jakby telekomunikacja siłą rzeczy, naturalnej drogi tej ewolucji musi do tego zmierzać, tak? Bo mamy coraz większe potrzeby. Dzisiaj nawet okazuje się, że telefon to już bardzo dawno, tak, zegarek bardzo dawno, ale ogrom rzeczy jest dzisiaj połączonych do sieci. My mamy ogromne potrzeby. Dzisiaj te 10, 20, 50 megabitów na sekundę dla użytkownika końcowego zaczyna być zbyt mało, więc rynek telekomunikacyjny musi te rzeczy nadgonić. Stąd też chociażby możliwość programowalnych sieci komputerowych, które będą w stanie dać możliwości do funkcjonowania tego typu usług w miarę szybki i stabilny sposób, bo Tu w grę wchodzi jeszcze też automatyzacja, tak? Tu wchodzi w grę jeszcze analityka i skalowalność, bo może nawet jeśli dzisiaj SDN-y nie dotykają tak bardzo takiego klasycznego Kowalskiego, to za chwilę się okaże, że bez tych SDN-ów, no to nasz dom też będzie w pewnym rodzaju gdzieś tam tyle, tak? I będziemy musieli tam technologię nadgonić, więc rynek telekomunikacyjny tak czy inaczej będzie musiał to nadgonić. Dlatego też powiedziałem o tej rewolucji w tej ewolucji. No dobra, mówiliśmy o tym, że telekomunikacja musiała nadgonić, że to jakby już był ten czas, kiedy to wszystko jest już takim nawałem tych informacji, dane, liczba urządzeń, no wiadomo, to już wszystko zaczyna być w tym świecie cyfrowym. To mam do ciebie pytanie tak naprawdę, Rafał, ty jako architekt sieci, jako ta osoba, która realnie pracuje, realnie sprawdza, jakie są potrzeby sieci, jakby tak szukasz takiego modelu użycia tych rozwiązań SDN-owych. Z punktu widzenia operatora, gdzie realnie SDN ma szansę być takim game changerem, ma szansę zrewolucjonizować podejście do tego, w jaki sposób patrzymy na sieć i w jaki sposób ta sieć działa? Właśnie, no bo wymagania na sieć zawsze rosły, tak, od lat. I kończyło się to z tym, że po prostu operator kupował nowy sprzęt i ten nowy sprzęt się ciągle pojawia na półkach, więc z tym nie mamy problemu. Największym problemem jest właśnie rozwój technologii wszelakiej, cyfrowej, ponieważ to znaczy, że mamy na sieci nałożone nowe wymagania. Nowe wymagania chociażby na czas dostarczenia nowej usługi, na latency, czyli na to, jak ta usługa szybko działa, jak szybko przekazuje te pakiety, na chociażby udostępnienie nowych usług. Na przykład jesteśmy w stanie jako operator także dostarczyć usługę oddzielenia kawałku zasobów innemu operatorowi i proszę bardzo, operatorze, mój kliencie, zarządzaj sobie tym, jak chcesz. Ja w to nie będę ingerował. Mówisz o usłudze slicingu, tak. Bo to jest chyba takie teraz słowo, które jest popularne gdzieś w mediach, network slicing. Tak, dokładnie, to jest network slicing. To jest to, że to nie, bo sieci wirtualne istniały od zawsze. Jestem w stanie wydzielić kawałek sieci i sobie używaj, ale jest to w pewien sposób coś nowego, że jestem w stanie wydzielić ten kawałek sieci, a teraz to ty możesz sobie tym kawałkiem sieci zarządzać. Jeśli chcesz nagle zrobić sobie usługę w ramach tego kawałku z punktu A do punktu B, a potem z punktu A do punktu C na tych samych zasobach, proszę bardzo. To naprawdę w mocnym stopniu może usprawnić jakby tutaj współpracę między różnymi operatorami. Natomiast takich przypadków jest też dużo więcej. Na przykład? No właśnie, jeśli spojrzymy sobie na to, że no bo te SDN-y trochę sprowadzają operatora do innej roli. To nie jest już taki gość, który kupił sprzęt, który ma jakieś ograniczenia albo jakieś możliwości i teraz te możliwości przekłada na usługi. Tylko teraz się zaczyna czymś takim, że kupił sprzęt, z którego może sam wymyślać nowe usługi. Może sobie zaprogramować. Trochę specyfika takiego prawdziwego operatora, który w tej filozofii buduje swoje sieci, sprowadza się teraz do zmiany jego profilu bardziej na software house, bo on teraz musi nie tyle co utrzymać sieć, ale też ten software, bo on sam go pisze, więc tak naprawdę spada na niego, oprócz tych możliwości, które przychodzą, to spada na niego teraz cała jakby tutaj zastęp nowych obowiązków, ponieważ no problem, jak dopóki kupował ten sprzęt gotowy, z gotowymi usługami, no to jest tylko użytkownikiem. Ale w momencie, gdy chce budować nowe usługi, no to trzeba ten software zaprojektować, trzeba ten software przetestować, zdeployować. Tych problemów się robi bardzo dużo i to jest też nowy profil tutaj jakby pracownika i różnych takich tematów. No właśnie, nowy profil pracownika, nowe wyzwania, nowe możliwości, oczywiście to zawsze taka święta trójca idzie ze sobą. Natomiast jeszcze chciałem wrócić do tego modelu użycia, bo wcześniej przed spotkaniem rozmawialiśmy jeszcze o takim jednym dosyć ciekawym, a właściwie o dwóch ciekawych bardzo rozwiązaniach. Pierwsze to jest, nazwijmy to taki mechanizm planowania sieci. No wiadomo, no, operator telekomunikacyjny za każdym razem, oprócz tego, że będzie świadczył ci te usługi, no te usługi musi na czym oprzeć. Przede wszystkim podstawą całej telekomunikacji są te światłowody. Wspomniałeś o tym, że SDN jako ta filozofia również wspiera w zakresie właśnie planowania tej sieci, w jaki sposób, Bo z planowaniem sieci zawsze idzie oczywiście jeszcze kwestia awaryjności tej sieci, kwestia utrzymania. Tak. No bo właśnie, bo jakby to trochę kontynuacja tego, o czym przed chwilą mówiłem. Tak? Jeśli teraz patrzymy na sieć SDN-ową jako też kawałek software'u, to z softwarem też idą dane, które teraz, do których operator ma bezpośrednio dostęp. Zastępy tych danych, które może analizować, na podstawie których może na przykład planować nową sieć, rozwój, jakieś kierunki, w jaki sposób teraz ten ruch się zmienia, tak, z mocną dokładnością. Może także, co też jest bardzo ostatnio takim modnym przypadkiem, przewidywać uszkodzenia w sieci. Okazuje się, że jeśli do tych danych zaprzęgniemy różne algorytmy machine learningu, AI-a, to jesteśmy w stanie z dość dobrą dokładnością przewidzieć, kiedy jakiś transponder nam się zepsuje. Takie rzeczy są obecnie wdrażane gdzieś też na rynku. A więc możliwości rosną. Tutaj jakby sky is the limit. No i właśnie okazuje się, że teraz sieć komputerowa, tak, i ta programowalna sieć komputerowa to nie tylko kompetencje człowieka, który jest jakimś, jest dostawcą, tak jak Rafał tutaj powiedział, jednej usługi, ma kabel lub też jakiegoś BTS-a, tylko widzimy cały zakres kompetencji, nowych umiejętności i nowych narzędzi, które w tej branży za chwilę muszą się pojawić. Także mając to gdzieś tam z tyłu głowy, jakby tak, to jest też troszeczkę historia gdzieś Exatela, bo my w pewnym momencie, ja też mówię o tym szczególnie wszystkim nowym osobom, które chcemy zachęcić do tego, żeby pojawiły się u nas i chciały stworzyć to rozwiązanie razem z nami, że my wychodzimy od własnej potrzeby. Jakby począwszy od początków tutaj technologii SDN-owej, kiedy Exatel zaczął się rozwijać w tym kierunku i zaczął wdrażać, my adresowaliśmy naszą własną potrzebę. Stwierdziliśmy, że chcemy stworzyć własną sieć, która będzie odparta o filozofię SDN-ową, dlatego że jesteśmy w stanie zupełnie inaczej zapewnić jej bezpieczeństwo, zupełnie inaczej zapewnić jej rozwój, zupełnie inaczej zapewnić wysoką jakość tych usług, które będą się w tej sieci pojawiały. No i też jakby nie da się tworzyć dzisiaj, być operatorem takim telekomunikacyjnym bez właśnie takich sieci SDN-owych, bez tej koncepcji, bez tego pomysłu na tego SDN-a. Tutaj powiedzieliście o kilku rzeczach, o rozwoju, o nowych wyzwaniach, o właśnie nietypowych tych zastosowaniach, jak choćby przewidywanie tych awarii. Ale też powiedzieliście wcześniej kilka razy o takim przypadku, że SDN to jest tak naprawdę kolejne źródło informacji, danych, które służą właśnie do rozwoju, do planowania, do przewidywania. Czy ten SDN daje tak samo takie nowe możliwości dla operatora, żeby lepiej zrozumieć, w jaki sposób działa jego sieć, co też daje mu większą efektywność w zarządzaniu tą siecią, tak? Może przewidywać, gdzie będą piki, jakie będą kierunki, co trzeba zrobić. Czy to jest też model użycia, czy też model rozwoju, czy dla operatora, czy ten SDN może być tak samo motorem napędowym dla rozwoju samych tych operatorów? Ja myślę, że nawet powinien być motorem rozwojowym dla takich operatorów, bo patrząc na sieci dzisiaj, no to nie jest sieć, w której jest 1, 2, 3 routery, 5 innych urządzeń, tylko to są ogromne, naprawdę ogromne instalacje, w których zapanować nad nią bez takiej programowalności, bez tego jednego miejsca, które jest naszym mózgiem, zaczyna być coraz trudniej. Więc dzięki temu, że operatorzy wdrażają właśnie takie rozwiązania SDN-owe, my jesteśmy w stanie nad tym zapanować. My mamy automatyzację w przypadku usterek, mamy automatyzację w przypadku rollbacków. Tak? Jeśli gdzieś zastosujemy na przykład QoS-a, który okaże się, że popsuł nam coś, to my jesteśmy w stanie po prostu i już jesteśmy z powrotem, tak? Przełączając tak naprawdę się w przeciągu kilku sekund możemy zmieniać całą konfigurację dziesiątek, setek urządzeń, naprawdę ogromnej ilości usług z portalu klienta, z takiego miejsca, w którym my jesteśmy w stanie tym wszystkim zarządzać. Bez tego, myślę, że operatorzy bez tego typu rozwiązań zostaliby daleko w lesie, tak? I nie będą w stanie nadążyć za potrzebami rynku. Czyli można by podsumować, że SDN, czy chcemy, czy nie chcemy, po prostu to będzie przyszłość dla rynku operatorskiego i to będzie wymuszało zarówno na tych, którzy obecnie pracują nad SDN-ami, jak i ewentualnie na tym, którzy jeszcze nie pracują nad tą technologią, żeby jednak mocniej się nią zainteresować, prawda? Trochę tak, chociaż też to podzieli trochę operatorów na dwie grupy. Na tych operatorów, którzy są w stanie sami programować tą sieć i wtedy będą mogli wdrażać usługi dokładnie takie, jakie są. Albo na tych operatorów, którzy po prostu będą korzystali z gotowych rozwiązań, natomiast no nie będą mogli wprowadzać oni dostatecznie szybko nowych tutaj usług, innowacji i tym podobnych rzeczy właśnie. Czyli no takich, którzy, krótko mówiąc, zamienią trochę sikierkę na kijek, czyli zamienią stare urządzenie hardware'owe na urządzenie z etykietką SDN-u, ale i tak będą musieli czekać na dostawcę, żeby te zmiany im wprowadził, tak? Tak, no bo właśnie wracamy do tego, co powiedzieliśmy na samym początku, że jeśli masz po prostu urządzenia, które mają tylko i wyłącznie etykietkę SDN-a, a tak de facto nadal jest to zamknięte pudełko, które dostarczył ci producent i gdzie musisz po raz kolejny przygotowywać, nie wiem, certyfikaty umiejętności, które służą tylko i wyłącznie do obsługi tylko i wyłącznie tego konkretnego pudełka, no to tak naprawdę masz SDN-a nie mając go. Też inaczej nie masz SDN-a. No właśnie pytanie, no kupiłem sobie urządzenia, które są SDN-owe, sterownik, który jest SDN-owy, aplikację od tego samego dostawcy, która jest SDN-owa, ale korzystam z tego tak samo jak wcześniej, tak? W sensie ktoś tą programowalność wykonał za mnie. Pytanie, czy to dalej jest ta filozofia SDN, tak? Czy coś tu się zmieniło? Czy to nie jest ta sama sytuacja, która była kilkanaście lat temu dla tego operatora? Ale być może będzie też trzeci rodzaj operatorów. Operatorzy, którzy będą kupowali rozwiązania SDN, a będą tak naprawdę tylko dodawali pewne swego rodzaju usługi, które są dla nich potrzebne, czy dla ich specyfiki, dla ich rynku, dla ich modelu działania, bo może tak naprawdę pewna baza, ta programowalność, ten, nazwijmy to taki ten system sterujący, ten XOS, będzie dawał tak naprawdę, jak w przypadku jest choćby naszego XOS-a, będzie dawał możliwość dorzucenia dowolnego systemu na to, który tak naprawdę będzie modyfikował działanie pod konkretne potrzeby operatora. Czy takie coś ma prawo bytu? Wiesz co, ja myślę, że może mieć prawo bytu jak najbardziej. Pytanie tylko, jak bardzo i daleko zagrzebiemy się w to, że będziemy nadal uzależnieni od konkretnych dostawców, tak? Pytanie, jak bardzo pozwolimy sobie na to, żeby prowadzić tą automatyzację po naszej stronie, jak bardzo będziemy na to gotowi, bo może być tak, że nawet jeśli kupimy rozwiązania, które to wspierają i nawet jeśli będziemy chcieli, nie mając odpowiedniego zaplecza ludzi, to nadal może być to problematyczne, bo wracając do tego, co powiedział Rafał, no my w chwili obecnej w Exatelu mamy ludzi tak naprawdę z każdego zakątka kraju. Ja mam u siebie w departamencie ludzi Rafała chociażby, który przyjechał z Trójmiasta. Ja jestem z okolic tutaj Warszawy. Mamy ludzi z Krakowa, mamy ludzi z Wrocławia, mamy całą rzeszę osób, które naprawdę pracują dla nas z różnych części Polski. I jakby my wiemy o tym, że my musimy stawiać na rozwój, musimy stawiać na to, żeby takich ludzi mieć, żeby mieć jakby dostęp do tej wiedzy, którą ci ludzie posiadają, nieważne z której części kraju są, bo my widzimy taką potrzebę. My widzimy to, że my potrzebujemy mieć zaplecze My widzimy, że potrzebujemy mieć zaplecze specjalistów, którzy będą w stanie tego SDN-a rozwijać po naszej stronie, żebyśmy nie mogli pozwolić sobie na to, że będziemy uzależnieni od dostawców. To jest też troszeczkę związane z tą naszym takim hasłem, który brzmi po prostu najbezpieczniejsza polska sieć, tak? Zależy nam także na bezpieczeństwie tych danych, które tutaj mamy, więc my też chcemy mieć pewność, że to, co tworzymy, będzie w pełni bezpieczne. Nie tylko dla nas, ale także i dla naszych klientów. Na koniec ostatnie pytanie do Was, panowie. Czy widzicie siebie za 10-15 lat pracujących jeszcze przy technologii SDN? Czy jednak za 15 lat będzie projekt SDN 7 czy cokolwiek innego, o jakiejkolwiek innej nazwie, który tak naprawdę znowu będzie następcą SDN-a? Bardzo dobre pytanie. Jak dla mnie słowo SDN może nawet zginąć za tych kilka lat. Czemu? Bo może być po prostu zwykłym truizmem. Jak dla mnie programowalność, nieważne w jakiej branży, bo Software Defined Networking to jest tylko jedna część. Jest coś takiego jak Software Defined Radio albo Storage, tak? To się pojawia wszędzie. I po prostu do wszystkiego mamy to API. Więc jak dla mnie czuję, że będę pracował dalej w tym samym miejscu. Robił te same rzeczy, tylko pod inną nazwą. Wiesz co, ja myślę, że nazwa, tak jak tutaj Rafał słusznie powiedział, nazwa dzisiaj jest naprawdę ważna i istotna, ale za chwilę może nie mieć aż tak dużej wagi i wartości. Ważniejsi są ludzie, którzy tworzą te technologie, ważniejsi są ludzie, którzy odpowiadają na potrzeby rynku i potrzeby klienta i ważniejsi są ludzie, którzy patrzą w przyszłość. Więc to dzisiaj jesteśmy tutaj, mówimy o SDN-ach, dlatego że widzimy w tym przyszłość dla nas, widzimy w tym przyszłość dla naszej firmy, dla naszych pracowników, widzimy w tym przyszłość dla naszych klientów. To, co będzie za 10 lat w telekomunikacji i informatyce, to jest tak naprawdę wróżenie. Więc myślę, że nieważne w jakim kierunku pójdziemy, ważne, żebyśmy mentalnie zostali przy tym, co jest dla nas najważniejsze i gdzie chcemy być. A to, jak to się będzie nazywało, jest tak naprawdę rzeczą wtórną. Natomiast na pewno SDN zostanie jako filozofia, jako kierunek, w którym będzie to się wszystko rozwijało, w którym ta warstwa programistyczna jednak będzie coraz większą dominację sprawowała nad tą warstwą hardware'u. Panowie, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi byli Rafał Szwedowski, architekt SDN w zespole SDN Exatel i Krzysiek Turowski, dyrektor Departamentu R&D w Exatel również. Dziękuję panowie. Dzięki.